Cześć, witajcie ponownie. Ci, którzy śledzą filmy z serii Kobiecym Okiem, wiedzą, że kilka razy już opowiadałam o urządzeniach od niemieckiej marki Sonoro. To specjaliści w zakresie projektowania systemów audio all-in-one. Teraz przyszła pora na kolejnego bohatera. I dziś biorę na tapetę wysoko pozycjonowany w ofercie Sonoro model Meistersztyk. Jak go ocenię? Przekonajcie się sami. Ja mam na imię Edyta i zapraszam Was na ten materiał. Systemy audio skupiające w sobie cechy wielu urządzeń stają się coraz bardziej popularne. Kobiety często szukają rozwiązań funkcjonalnych, intuicyjnych i łatwych w obsłudze oraz takich, które nie będą nadmiernie ingerowały w przestrzeń ich domu. Sonoro wpisuje się w te potrzeby swoim topowym modelem Meistersztyk. Nie należy on do najmniejszych, ale jestem w stanie to wybaczyć, gdyż jego rozmiar daje w tym przypadku wymierne korzyści, co rozwinę nieco później. Jak zwykle zacznę od wyglądu i pierwszego wrażenia, jakie na mnie wywarł. Sonoro wyróżnia się przede wszystkim ręcznie wyrabianymi drewnianymi obudowami, które pokryto lakierem fortepianowym i nie inaczej z przypadku modelu Meistersztyk. Użytkownik ma do wyboru trzy wersje kolorystyczne – białą, czarną i srebrną. Dobór koloru do charakteru pomieszczenia, w którym będziecie chcieli go ustawić, nie powinien stanowić problemu. Producent dołączył w zestawie przydatny gadżet. Jest to para białych rękawiczek, która ma zapobiec palcowaniu się sprzętu. Poza tym to roztacza nad nim taką niepisaną atmosferę wyjątkowości, co rozwraca uwagę na szczegóły. Wygląd i ogólny projekt znalazł uznanie nie tylko w moich oczach. Dowodem jest nagroda Red Dot przyznana Meistersztykowi w 2020 roku. To jeden z bardziej szanowanych i poszukiwanych znaków jakości w dziedzinie wzornictwa przemysłowego. W kwestii uzdolnień to urządzenie ma pełne prawo być nazywane systemem. Znajdziecie tutaj klasyczny odtwarzacz płyt CD, tunery radiowe FM oraz cyfrowe DAB+. Ponadto łączy się z internetem przewodowo i za pośrednictwem Wi-Fi, co rozszerza jego możliwości o odtwarzanie internetowego radia lub muzyki ze Spotify. Jest też protokół DLNA do obsługi muzyki, którą macie, trzymacie lokalnie. Warto odnotować, że jest tu też Bluetooth, zapyty X i to w wersji dwukierunkowej, więc poza przesyłaniem muzyki ze smartfona, możecie też wysyłać dźwięk Sonoro np. do bezprzewodowych słuchawek. Dla tych, którzy magazynują muzykę na pendrive'ach, z tyłu czeka port USB. Szkoda, że nie z przodu, ale z drugiej strony taka pamięć wpięta w gniazdo to nie jest jeden z najpiękniejszych na świecie widoków. W takim układzie, jaki proponuje Sonoro, parafrazując, wilk słucha muzyki nasycone, a owca będąc całą, również może rozkoszować się jej dźwiękiem siedząc z tyłu i na przykrzesie. Sonoro obiecuje, że położyło ogromny nacisk na łatwą i intuicyjną obsługę. Czy tak faktycznie jest? Już pierwszy rzut okiem na jego front pokazuje, że przyjmuje on bardzo uporządkowaną formę. Został podzielony na trzy sekcje, z czego dwie zlokalizowane skrajnie kryją za siatką po jednym 8-centymetrowym głośniku średnio i 19-milimetrowym wysokotonowym. Środkowa sekcja przyciąga wzrok kolorowym umiejscowionym centralnie ekranem, który wyświetla na przykład informacje o aktualnie odtwarzanej piosence, stacji radiowej czy godzinie. Docenicie go podczas przeglądania sieciowych zasobów muzycznych. Ale pamiętajcie też, że wygodna obsługa tego urządzenia jest możliwa przez aplikację. Ta działa bardzo dobrze. Lewa strona to przyciski sterowania odtwarzaczem, pod którymi znajdują się ponumerowane przyciski biegnące również po prawej stronie. Można im przyporządkować np. ulubione stacje radiowe. Nie zabrakło tutaj także multifunkcyjnego potencjometru, który pełni rolę regulatora głośności oraz funkcję nawigacyjną po menu urządzenia. Otaczają go przyciski Setup, Menu, Powrót oraz Ulubione. Pod nim znajduje się kieszeń czytnika płyt CD z przyciskiem do wysuwania płyt z prawej strony, zaś po lewej zlokalizowano wtyk do słuchawek w standardzie jack 3,5 mm. Poniżej znajdują się jeszcze przyciski do zmiany źródła dźwięku oraz włącznik. Także faktycznie nie ma tu nic skomplikowanego i każdy z łatwością ogarnie jego obsługę. Również ci, którzy sterowani przez wszelkie maści smartfonowe aplikacje mówią stanowczo nie. Przejdźmy teraz do meritum, czyli jak gra ten poważny sprzęt od Sonoro? Czemu poważny? Jego szerokość to ponad 0,5 metra. Na pewno nie zginie pośród innych rzeczy ustawionych na regale. Te gabaryty niosą, o czym napomknęłam wcześniej, korzyści akustyczne. Cała konstrukcja jest na tyle szeroka, że efekt stereofonii jest tu uzyskiwany swobodnie. Meistersztyk w ustawieniu standardowym stawia na liniowy dźwięk. Mówię standardowym, bo są tu też predefiniowane tryby modyfikujące brzmienie.
tak zwana DSP. Ta neutralność powoduje, że bas nie dudni. Muzyka jest przez to odpowiednio klarowna, szczegółowa, ale nie brakuje nasycenia. Nie może go brakować, gdyż producent pomyśla też o oddzielnym głośniku basowym i o porcie Bass Reflex, który znajdziecie pod spodem. Znów udało się te mniej estetyczne elementy ukryć przed okiem wymagającego właściciela. Duży plus za to. Reasumując, ten system oferuje wyrafinowane brzmienie, które zawsze można dostosować do siebie. Korektor macie zawsze pod ręką. Największe Sonoro sprawdzi się zarówno jako system audio w 30-metrowym salonie, jak i zaciszu w waszej sypialni. W obu tych pomieszczeniach bez problemu podłączycie go też do telewizora. Z tyłu czeka wejście optyczne, a wejście AUX w formie RCA pozwoli podłączyć do niego też gramofon. Ważne, by ten miał wbudowany przedsmacniacz. Majstersztyka mogę śmiało polecić osobom szukającym wielofunkcyjnego systemu all-in-one, który przede wszystkim ma przenieść dźwiękowe doświadczenia znane z bardziej klasycznych systemów Hi-Fi, ale tu podane w formie systemu będącego monolitem. Przy okazji będzie dobrze prezentował się w domowej przestrzeni, a jego obsługa będzie intuicyjna. Jeśli chcielibyście na żywo sprawdzić, jak gra bohater dzisiejszego filmu, zapraszam serdecznie do najbliższego salonu Top Hi-Fi and Video Design. Eksperci dobrego brzmienia są również do waszej dyspozycji na Facebooku, telefonicznie i pod adresami e-mail poszczególnych salonów. Informacje znajdziecie w opisie filmu. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o prezentowanym Sonoro Majstersztyk. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Kobiecym Okiem. Trzymajcie się. Cześć!